MK Ultra to kryptonim jednego z okrytych niesławą tajnych projektów badawczych nad kontrolą umysłów, jakie prowadziła Centralna Agencja Wywiadowcza. MK Ultra rozpoczął się w latach 50. XX wieku. Celem projektu było prowadzenie badań nad odpracowaniem chemicznych, biologicznych i radiologicznych materiałów, które mogłyby posłużyć do kontrolowania ludzkiego zachowania. Program składał się ze 149 powiązanych projektów i operacji, w których brały udział różne instytucje, ośrodki medyczne, uniwersytety, więzienia i fundacje naukowe działające na terytorium Stanów Zjednoczonych. Mimo że przez niemal cały czas trwania programu był tajny, to informacje o nim po raz pierwszy pojawiły się w roku 1975 w trakcie dochodzenia prowadzonego przez Kongres Amerykański, który sprawdzał różne operacje CIA prowadzone na terytorium Stanów Zjednoczonych. W trakcie śledztwa ujawniono, że CIA wraz z Departamentem Obrony prowadziła szeroko zakrojony program eksperymentów na ludziach z użyciem czynników biologicznych i chemicznych w celu wpłynięcia na ludzkie zachowanie i kontrolowanie go. W trakcie eksperymentów używano wielu nielegalnych narkotyków, na przykład LSD, co w niektórych przypadkach mogło się przyczynić do kilku zgonów. Śledztwo dotyczące programu MK Ultra zostało poważnie zakłócone, kiedy większość dokumentów związanych z tą operacją zostało zniszczonych w roku 1973, zgodnie z poleceniem ówczesnego dyrektora CIA, Richarda Helmsa. Działania Helmsa były często łączone z ogólną paniką, do jakiej doszło po aferze Watergate. W roku 1977 w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej ujawniono około 20 tysięcy dokumentów powiązanych z MK Ultra. Dało to początek kolejnej fali dochodzeń związanych z programem. Chociaż najważniejsze informacje o programie zostały zniszczone w 1973 roku, nowe dokumenty zawierały interesujące dane, rzucające m.in. światło na sposób finansowania projektów MK Ultra. Umyślnie zniszczenie danych projektu przez CIA, w trakcie którego nie przestrzegano protokołów zgody i eksperymentowano na tysiącach niczego nie podejrzewających osób bez jakiejkolwiek kontroli, spowodowało, że prawdopodobnie nigdy nie poznamy skali projektu MK Ultra ani jego skutków. MK Delta był kontrowersyjnym tajnym programem opracowanym przez Centralną Agencję Wywiadowczą, obejmującym potajemne użycie diatelaminu kwasu lizergowego, znanego jako LSD. Substancja była podawana nieświadomym osobom spoza terytorium Stanów Zjednoczonych, które nie zgłaszały chęci udziału w programie. Celem programu wraz z MK Ultra, jego odpowiednikiem prowadzonym w kraju, było opracowanie technik kontroli umysłu oraz przesłuchiwania, które mogłyby zostać użyte przeciwko opozycji zagranicznej lub krajowej. Ponieważ niewiele wiadomo o programie MK Delta, nie jest możliwa rekonstrukcja pełnego zakresu projektu i używanych w nim procedur. Jednakże śledczy uważają, że LSD i inne narkotyki biochemiczne były najprawdopodobniej stosowane podczas przesłuchań jako środki przymusu lub w celu ubezwłasnowolnienia obiektów ważnych dla CIA lub Stanów Zjednoczonych. W roku 2009 program został powiązany z testami z roku 1951, kiedy wobec nieświadomych mieszkańców wioski Pont-Saint-Esprit we Francji zastosowano system rozprowadzania LSD z użyciem aerozolu. Próba w warunkach rzeczywistych zainicjowana przez CIA związana była prawdopodobnie ze skażeniem żywności i zapasów wioski za pomocą sprayu zawierającego LSD. W wyniku tego zdarzenia 7 osób poniosło śmierć, a 32 musiały zostać umieszczone w zakładzie psychiatrycznym ze względu na silną psychozę. Uważa się, że program MK Delta trwał od lat 50. do roku 1973, kiedy projekt MK Ultra i wszystkie powiązane z nim działania zostały oficjalnie zakończone przez CIA. Funkcjonujący w latach 50., 60. oraz 70. XX wieku MK Naomi był tajnym programem prowadzonym przez amerykański Departament Obrony oraz Centralną Agencję Wywiadowczą.
Program miał na celu wzmocnienie możliwości użycia przez Stany Zjednoczone broni biologicznej, a także opracowanie środków przeciwdziałających używaniu tego typu broni. Pełny zakres projektu MK Naomi nie jest znany. Odtajnione informacje należą do rzadkości. Śledczy donosili, że program stanowił kontynuację projektu MK Delta, który był związany z kontrolą umysłów i technik przesłuchania. W roku 1967, podczas działania Komitetu Śledczego Senatu Amerykańskiego, odkryto dokumenty zawierające informacje o różnych tajnych operacjach związanych z MK Naomi. Odkryte dane dotyczyły m.in. rozwoju broni wystrzeliwującej strzałki pokryte czynnikami biologicznymi lub chemicznymi, tajnych technik zatruwania upraw, a także badań nad czynnikami biologicznymi, których można by użyć przeciwko zwierzętom. W roku 1969 rozporządzenie prezydenta USA zakazało wykorzystywania broni biologicznej i projekt MK Naomi został zamknięty. Projekt MK Often to kryptonim tajnego programu prowadzonego przez CIA i Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku. Celem MK Often było zbadanie behawioralnych i toksykologicznych efektów działania różnych narkotyków na organizmy zwierząt i ludzi. Projekt jest powszechnie uważany za kontynuację MK Ultra, tajnego programu CIA dotyczącego kontroli umysłu. Program zapoczątkowany przez służby techniczne CIA początkowo miał na celu opracowanie serii związków chemicznych, które mogłyby zostać zastosowane przeciwko opozycji. Agencja miała na myśli dwa specyficzne rodzaje broni. Pierwszym z nich był związek mogący wywołać zawał serca lub udar. Drugi był środkiem halucynogennym, który mógł prowadzić do niekontrolowanego zachowania. Poza opracowaniem tych broni, CIA chciała również stworzyć szczepionkę lub antidotum, które chroniłoby przed efektami działań jej własnych agentów. MK Often jest często uważany za podstawę w opracowaniu Agenta 15 lub gazu zombie, jaki został użyty podczas pierwszej wojny o Zatokę w roku 1990. Ten związek chemiczny, znany również jako EA-3167, był środkiem obezwładniającym, wywołującym długotrwałe delirium i blokującym działanie systemu nerwowego, co prowadziło do utraty kontroli nad mięśniami i do wywoływania u ofiar stanu przypominającego zombie. Według dokumentów, jakie pojawiły się około roku 2007, podczas programu eksperymentowano nie tylko substancjami chemicznymi i narkotykami, ale próbowano również zrozumieć działanie ludzkiego umysłu. Według różnych plotek CIA miało zatrudnić osoby o zdolnościach parapsychicznych, jasnowidzów, astrologów, mediów, jak również specjalistów od okultyzmu w celu rozpoznania świata czarnej magii i okiełznania sił ciemności. Gaz zombie, określany również nazwą Agent 15, to środek paraliżujący ofiary. Osoby, które znajdą się pod jego wpływem, przypominają zombie. Gaz, znany również jako EA-3167, jest czynnikiem obezwładniającym, który powoduje długotrwałe delirium i blokuje połączenie nerwowe, powodując mimowolne ruchy mięśni. Większe dawki tego gazu mogą być zabójcze. Agent 15 został połączony z tajnym programem CIA dotyczącym broni chemicznej i biologicznej, znanym jako MK Often. Choć nie są to potwierdzone informacje, międzynarodowa społeczność wywiadowcza uważa, że kilka krajów poza Stanami Zjednoczonymi miało dostęp, a także produkowało duże ilości Agenta 15 w latach 1980-1999. Plotki te przybrały na sile, kiedy w internecie pojawiły się informacje, że agent 15 mógł być odpowiedzialny za różne choroby występujące u weteranów wojny w Zatoce Perskiej w 1990 roku.